W dzisiejszym naszym rozważaniu Męki Pańskiej chciałbym korzystać z zapisów Męki Pańskiej według błogosławionej Anny Katarzyny Emerlisz. Piłat w czasie przewodu sądowego sześciokrotnie stwierdził, że Jezus jest niewinny. Ja nie znajduję w nim winy. Umywam ręce. Jestem winny od jego krwi. A jednak skazuje Jezusa na śmierć. I to na śmierć krzyżową. Jezu, po wydaniu wyroku wcześniej jeszcze jesteś biczowany, cierniem koronowany. A po ogłoszeniu wyroku zostajesz wydany siepaczom, którzy zerwali twoje ręce, abyś mógł się ubrać, zerwali płaszcz szkarłatny, którym byłeś odziany na większe pośmiewisko, przez co pootwierały się przyschnięte rany. Jezu, cały drżysz. Chcesz włożyć na siebie suknię, którą zrobiła tobie Matka Przenajświętsza, lecz ciernie korony nie pozwalają na to. Siepacze, wyprowadziwszy Jezusa na środek placu, porzucili u stóp jego przyniesiony przez niewolników krzyż. Jezu, klęknąłeś przy nim, objąłeś go rękoma, pocałowałeś po trzykroć, składając cichym głosem tkliwe podziękowanie swemu Ojcu Niebieskiemu za odkupienie rodzaju ludzkiego, już się rozpoczynające. Jezu, do nas mówisz takie słowa. Twoje grzechy biorę je na siebie. Z jaką radością wewnętrzną uścisnąłem mój krzyż, gdy mi go przyniesiono. Czy ty wiesz, co to znaczyło dla mnie? Jestem tym, który miłuje najwięcej. Swój krzyż na każdy dzień podejmuj podobnie, jak ja, z wielką miłością. Dojdź powoli do tego, by cierpienie pokochać. Właśnie cierpienie zbliża do mnie. Każdy chrześcijanin w stanie łaski jest drugim Chrystusem. Jezu, jesteś wycieńczony utratą krwi i głodem. Ciągnony przez oprawców upadasz, a krzyż zsuwa się na ziemię. Liczne są możliwości postępu, nawet przez upadki, mówi Jezus. Wołaj mocno, gdy upadniesz, wierz w moją miłość, przyzywaj mnie, gdyż czyż nie uchwyciłem Piotra, gdy tonął w falach? Bolesna Matka Jezusowa, Maryja, również była na drodze krzyżowej. Śmiertelnie brada, z oczyma czerwonymi od płaczu, owinięta płaszczem, nasłuchiwała, albowiem coraz lepiej było słychać wrzawę nadchodzącego orszaku. Gdy zobaczyła ludzi niosących narzędzia męki, zaczęła cała drżeć i jęczeć. Jeden z ludzi, widząc to, zapytał, co to za niewiasta, a kiedy drugi objaśnił mu, że to matka Galilejczyka, zaczął urągać jej, pokazując gwoździe. Jezu, spotykasz na swojej drodze swoją matkę. Spojrzyłeś wzrokiem pełnym litości. Matka, widząc tylko Jezusa, znieważonego nieustannie przez siepaczy, wybiegła z bramy, padła przed nim na kolana i uścisnęła go. Synu mój, matko moja.
Widok ten wzruszył niektórych żołnierzy, którzy odsunęli Maryję, nie dotykając jednak jej. Moja matka pozostawiła wszędzie, gdzie była, wymowny ślad świętości. Miłość nie dopuszcza rozłąki. Zbliż się do mnie, złocz się ze mną, by stać się jednym. Proś za tych, którzy się boją, proś za tych, którzy odeszli ode mnie. Dusza zapala się od duszy, jak świeca od świecy. Żyj od tą myślą, że twój najdroższy przyjaciel jest stale przy tobie, a wpływ twój będzie dziesięciokrotnie pomnożony. Gdy widzę was cierpiących dla mnie, zbieram każde z waszych cierpień z wielką miłością. Jezu, ufam twojej miłości, ufam twojemu miłosierdziu, które zostawiłeś na drodze krzyżowej. Się patrzę, rozbierając Jezusa z szat, zdarli z głowy koronę cierniową, która przeszkadzała im w zdjęciu sukni. Jezu, cały drżysz, pokryty krwią, ranami. Ciało twoje jest poszarpane aż do kości. Posadzono cię następnie na kamieniu i z powrotem wtłoczono koronę cierniową, dając następnie pić ocet z żółcią, ale ty, Jezu, odwracasz głowę. Szedłem drogą kalwaryjską i mimo tylu trudów doszedłem. Nie pojmujesz tego, moje dziecko, co to znaczy samotność, opuszczenie, przez tyle dusz, jak bardzo potrzebuję wszelkich rodzajów i przejawów waszej miłości, czujności, waszej uwagi. Pragnę was, moje dzieci. Wkrótce rozciągnięto Jezusa na krzyżu. Kładzie się na belcach na twardym łożu. Korona cierniowa wbija się w tył czaszki. Wyciągnąwszy prawą rękę, przywiązano najpierw do ramienia krzyża, po czym jeden z oprawców przyknął na piersi Jezusa. Przygłodziwszy prawą rękę, spostrzegli, że lewa nie dochodzi do otworu. Przywiązali więc postronek do lęki i tak ciągnęli, aż dłoń znalazła się nad otworem i następnie przybili ją gwoździem. Gwałtowne to rozciąganie spowodowało wielkie cierpienie. W tym nieznośnym bólu Jezus woła: o Boże mój, o Boże. W ten sam sposób naciągnęli nogę, a założywszy się na prawą, znów przywiązali ją mocno powrozami. Potem wzięli wielki gwóźdź i z mocą wielką wbili go przez ranę lewej nogi, przez prawą nogę w otwór wiercony w dolnej podstawie. Gwóźdź rozdzierał po drodze ścięgna żyły. Gwóźdź przeszedł na wylot obie nogi. Wiele było uderzeń młota, co powodowało straszne cierpienie. Także cicha modlitwa często przerywana była głośnym i donośnym jękiem. Jezu, znów modlij się za swoich prześladowców. Sipacze spieszyli się, bowiem słońce się zaćmiło i powstał jakiś dziwny stan w przyrodzie. Po odejściu sipaczy faryzeusze przyjechali konno przed Zbawicielem, rzucając obelżywe słowa. A obok Jezusa ukrzyżowali byli inni złoczyńcy. Dobry Łot mówi: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju. A spojrzawszy na swoją matkę, która stała pod krzyżem, rzekł do niej: niewiasto, oto syn twój, a do Jana, oto matka twoja. Kaci jego przerazili się na skutek zaćmienia słońca,
Około godziny 3 po południu zawołał Jezus donośnym głosem: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 1 dusza żyjąca w grzechu, zaczynasz popadać w śmiertelny sen. Wkrótce wrócę, a ty śpiąc już mnie nie usłyszysz. Dusze moje umiłowane, wiedzcie, że wielu spośród was śmierć zaskoczy wśród głębokiego snu. Gdzie i jak się obudzicie? Setnik patrząc na to wzruszył się, a bijąc piersi zawołał: Błogosławiony niech będzie Bóg Wszechmogący. Ten był sprawiedliwym synem Boga. Po śmierci Jezu, ty oddawszy Maryję Janowi, wołasz: Wykonało się. A podniósłszy głowę, zawołałaś donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Dusze moje umiłowane, wiedzcie, że spośród was wybrałem was wszystkich, aby was prowadzić do Królestwa Ojca Niebieskiego. Po śmierci Jezusa zdjęte ciało z krzyża. Maryja pozostatnie trzyma najświętsze ciało, któremu nie mogła już użyć podczas męki. Wśród głębokiej ciszy słychać tylko wstrząsający płacz. Jej niepokalane serce drżało z wielkiego bólu. Sama zamknęła jego usta i oczy, złożyła jego członki porozdzierane i zdeformowane, a ucałowawszy oddała Józefowi Nikodemowi. Zapamiętaj to, mówi Jezus, każdy na ziemi dochodzi do cierpienia, które jest ostatnie. Ja oddałem wszystko. Przypomnij sobie, że ukrzyżowanie poprzedza zmartwychwstanie, to znaczy wielkie radości. Życie na ziemi trwa krótko, a potem ujrzycie moje oblicze, moje ukochane dusze. Tak samo jak wyzwoliłem i uratowałem duszę z otchłani, tak przyjdę wyzwolić was i uratować. Na krzyżu otwarłem niebo dla wszystkich, ale każdy ma wolny wybór: wybrać mnie, przyjąć albo odrzucić. Spoglądaj często w niebo, to ci pomoże pragnąć go. Światło moje wzejdzie nad tobą dnia ostatniego, jak wielki będzie twój zaszczyt. Poznasz dobrodziejstwa Zbawiciela, będziesz otoczona moim miłosierdziem. Już od tej chwili wyśpiewuj swą wdzięczność, myśl często o niebie, o zbawieniu. Jakże was tam wszystkich oczekuję, jakże was kocham, moje ukochane dusze. Tak pięknie przygotowałem uroczystości, twoje miejsce czeka. Zrozum mą niecierpliwość, by cieszyć się z tobą miłością, uwielbieniem. Bardzo drogo zapłaciłem za wasze szczęście. W tej ostatniej chwili potrzebna ci będzie moja matka. Jakże nie byłaby blisko tych, co przez całe życie odmawiają różaniec święty, prosząc ją, by modliła się w godzinie śmierci. Maryjo, przyjdź nam z pomocą. Daj nam uszanować Twojego Syna Jezusa. Daj nam trwać w miłości do Jezusa i osiągnąć życie wieczne.